A teraz narzędzia, z jakich korzystamy w czasie opisu. Przy tworzeniu opisów operujemy dwoma podstawowymi narzędziami, głosem i słowem. My jeszcze do tego w RPG-owym jaku i właściwie w całym Lance Macabre nie wyobrażamy sobie za bardzo tworzenia opisów bez muzyki, ale o tym w innym filmiku. Oboma narzędziami uczymy się operować od dziecka i każdemu lepiej lub gorzej to wychodzi. To, do czego zachęcam, to korzystanie z nich świadomie. Dzięki temu będziemy pewniej tworzyli dokładnie takie opisy, jakie nam chodzi. Głos. Używanie głosu dzielę na kilka części. Po pierwsze tempo, czyli to, jak szybko mówimy opis. I tu oczywiście można szybko, wolno, normalnie. Główna zasada jest taka, że tempo opisu powinno być podobne do tempa akcji, która się dzieje właśnie na sesji. Czyli walka, wyścigi, szybko. Skradanie się, powolne wchodzenie do strasznego domu tak, żeby podłoga nie skrzypiała, wolno. Można też pobawić się w kontrast i w scenie wyścigu zrobić scenę slow motion. Czyli na przykład opisać, że koła samochodu odrywają się od asfaltu, w tym momencie zwolnić tempo, opisać, jak kawa stojąca obok kierowcy powoli sunie w górę, wydostając się z kubka, jak mężczyzna, który wyszedł z za rogu budynku, patrzy właśnie oniemiały w stronę zbliżającego się do niego samochodu, którego światło odbijają się w jego okularach, a niedopałek papierosa, który przed chwilą miał w ustach, właśnie żarząc się, zbliża się ku chodnikowi. Zaś z tyłu, z pistoletu, z którego strzela nasz kolega, wylatuje w górę łuska. A za chwilę, kiedy koła znowu zderzą się z asfaltem i samochód odzyskuje przyczepność, możemy wrócić do poprzedniego tempa i powiedzieć, że kawa nagle rozlała się na przednią szybę, samochód z dużą prędkością uderzył w przechodnia, a z tyłu słychać kolejne strzały z pistoletu. Druga rzecz dotycząca głosu, natężenie. Oczywiście prosta sprawa, można mówić ciszej i głośniej, tak? I tu znowu zasada jest taka, że mówimy głośniej lub bardziej takim naszym normalnym głosem, kiedy coś dzieje się szybko i nagle, a mówimy ciszej, kiedy sytuacja jest albo powolna, albo kiedy nasi bohaterowie, uczestnicy, również zachowywaliby się ciszej. I właśnie na przykład mówimy ciszej, gdy postacie skradają się do wrogiego obozu lub wchodzą do strasznego domu. Generalnie również gdy cicho jest wokół postaci, gdy nikt nie chce zdradzić tego, gdzie jest jakimś głośniejszym ruchem czy głośniejszym odezwaniem się. I tu też przez kontrast, jeżeli ktoś zrobi coś, co wydałoby większy dźwięk, możemy to również zaakcentować, mówiąc coś głośniej. Ostatnia rzecz związana z głosem, czyli tembr. Tutaj radzę na to uważać. Ja na przykład z tego nie korzystam, bo nie umiem. Natomiast jest oczywiste, że można mówić głosem wyższym lub niższym. Najczęściej korzysta się z tego przy odgrywaniu NPC-ów, ale można również zastosować to w opisach. Z tego, co mówili mi mistrzowie gry, którzy z tego korzystają, dobrze jest mówić niskim głosem przy opisach, które mają być bardziej przerażające, bardziej horrorowe, a wysokim właśnie w momentach, kiedy próbujemy zrobić atmosferę bardziej zabawną, bardziej lekką. Ja, jak powiedziałem, z tego nie korzystam, bo nie umiem i podejrzewam, że raczej popadłbym w niezamierzoną śmieszność, niż zastosował to jakoś skutecznie. Drugie narzędzie, którym operujemy zawsze, czyli słowo. I tutaj ze słowem, językiem, słownictwem jest kilka niuansów. Po pierwsze, słowa, których używamy, słownictwo, z jakiego korzystamy, nie powinno nas wybijać z klimatu. Powinno tego klimatu pasować. W Warhammerze czy Legendzie Pięciu Kręgów nie powiemy, że jakiś zamek jest albo że samuraj ma kozacki miecz. Tak samo w cyberpunku nie podejdą do nas jegomościowie z technologią wzmacniającą ich ciała, którzy wyglądają na czymś rozsierdzonych. Słowa muszą pasować do rzeczywistości. Inny jest język Dzikich Pól, inny jest Legendy Pięciu Kręgów, inny Świata Mroku, a inny cyberpunk. Więcej. Można nawet w samych Dzikich Polach nieco inaczej opisywać kozacki tabor, a inaczej wnętrze katedry w Krakowie. Użyty język ma znaczenie. Pasujący buduje taki klimat, na jakim nam zależy. Niepasujący, na przykład anachroniczny, niezgodny z czasem wydarzeń, które opisujemy, przypomina nam, że siedzimy przy stole z kolegami, a nie w Night City czy w karczmie. Gdy już zadbamy o to, aby język nie wybijał nas z klimatu, możemy pójść dalej, głębiej, postarać się, aby używane przez nas słowa właśnie ten klimat wprowadzały. Gdy już zadbamy o to, aby język nie wybijał nas z klimatu, możemy się pobawić w używanie specjalistycznych słów i nazw, dzięki którym ten język będzie wręcz przeciwnie, właśnie wciągał nas w klimat. I czy będziemy mówili o katanie, która z sykiem wyskakuje z saja, czy o gościu wciągającym na imprezie koks,
czy o Krinosie wyjącym do Luny. To wszystko ma na celu jedną rzecz, aby za pomocą słów przenieść nas od razu w ten świat, o który nam chodzi. Oczywiście tych słów należy czasem nauczyć odbiorców opisu. Jeżeli nie wiemy, czy wiedzą, co to jest krucica, możemy powiedzieć, infamist sięgnął po krucicę, pistolet, który trzymał przy koniu. Dzięki temu jasno wiedzą, co chcemy przekazać, a zastosowaliśmy słowo, które mogło ich wciągnąć w świat. Trzecia rzecz przy stosowaniu słów, czyli celność opisu. Mówi się, że obraz jest wart tysiąca słów i chociaż to śmieszne, właśnie przy opisie można też z tego skorzystać. Czasem zamiast opisywania naokoło czegoś, co chcemy, aby odbiorcy opisu zobaczyli, możemy użyć konkretnego słowa, które dokładnie to, o co nam chodzi, pokaże. Zamiast mówić, że po drugiej stronie ulicy stoi zniszczony, zapuszczony dom z zapadającym się dachem, z brudnym tynkiem, z nieścinaną od dawna trawą, możemy po prostu powiedzieć, że po drugiej stronie ulicy stoi rozpadająca się rudera. Każdy zobaczy swoje, ale najważniejsze jest to, o co nam chodzi. Zobaczą ruderę. Tak samo zamiast opisywać gościa, który jest wielki, groźnie patrzy z podełba i być może nie wygląda, jakby dużo myślał, możemy powiedzieć drab. Albo jeżeli jest to ktoś, kto ma na bakier z prawem, użyć słowa bandyta. To będzie pasowało i będzie oddawało to, co chcemy przekazać, będzie szybciej i trafniej. Kolejna rzecz, którą warto brać pod uwagę przy budowie opisu, to jest to, jaką pewność chcemy, aby odbiorcy tego opisu mieli co do tego, co widzą, co się dzieje. Zwłaszcza dobry MG powinien nauczyć się świadomego używania takich słów jak jakby, chyba albo wydaje ci się. Pozwalają one zasiewać niepewność, pozwalają korzystać z rozbuchanych metafor, które potem można wytłumaczyć strachem albo innymi emocjami. Pozwalają powiedzieć graczowi rzeczy całkowicie jasno i wprost, ale jednak w taki sposób, aby zostawić go wahającym się co do tego, w jaki sposób zareagować. Kiedy opiszemy graczowi, którego bohater stoi na warcie, widzisz mężczyznę. Jest duży i wydaje się wzburzony. Trzyma coś pod płaszczem, jakby ostrze, w każdym razie coś długiego i wąskiego. Czy to Johan? Ciężko powiedzieć, ale mężczyzna idzie w twoim kierunku zdecydowanym krokiem i zbliża się. Co robisz? To prawdopodobnie podjęcie decyzji w tej sytuacji zajmie mu więcej czasu, niż gdybyśmy po prostu powiedzieli, czekasz na Johana, ale w tym czasie zauważyłeś, jak zbliża się do ciebie mężczyzna, który ewidentnie chce ciebie zaatakować. Temat, który zostawiam na koniec, to językowo-poetycka budowa opisu. Co mam na myśli? Przede wszystkim coś, co chyba można nazwać pewnego rodzaju wyczuciem, zrozumieniem poetyki i estetyki, jaką operujemy. Znowu chodzi tu o używanie słów, ale tym razem mniej chodzi o to, żeby one pasowały do konwencji, w jakiej prowadzimy, a właśnie bardziej do czegoś, co można nazwać estetyką, czyli czy prowadzimy baśniowo, czy realistycznie, czy prowadzimy bardziej gore, czy właśnie bardziej poetycko. Inaczej opiszemy śmierć w brudnej historii o ciężkim życiu Ronina, a inaczej w pełnej patosu historii o zemście z lojalności. W jednej cię z kataną wypruje flaki, a krew z odciętego kikuta sikać będzie na hakamę w kolorze wypranej słomy. W drugiej katana błyśnie, ziemię upstrzą czerwone kwiaty, a krew na hakamie koloru złota przywodzić będzie zachód słońca. Mam nadzieję, że te dwa grafomańskie być może opisy oddają dobrze różnicę estetyki, jaką można się posługiwać w ramach tego samego systemu. I tu też należy pomyśleć przed grą nad tym, jakich słów chcemy użyć, w jaki sposób chcemy skorzystać z narzędzi, o których mówiłem. I skoro przy tym jesteśmy, metafory i porównanie. Pędził jak gazela, uderzył z siłą rozpędzonego pociągu, czy wypluwał z siebie słowa jak karabin, pociski, to wszystko są przykłady porównania. Pocałunek śmierci, żelazny upór, serce skute lodem, to są za to przykłady metafory. Gdy opanujemy już dobrze używanie głosu i języka, możemy się pobawić tymi literackimi metodami. Ich używanie nie jest proste, bo gdyby tak było, dobrych poetów byłoby na pęczki. Przede wszystkim dlatego polecam w ich stosowaniu dużo przemyślenia i umiar. Nie chcemy zmienić naszych opisów w deklamację wiersza, który aczkolwiek może być piękny, z użytkowym opisem na sesję nie będzie miał nic wspólnego. Musimy pamiętać o pierwszej funkcji, najważniejszej opisu, jaką jest funkcja informacyjna. Jedno porównanie, jedna metafora, może dwie, trzy na sesję będą wystarczające, żeby w jakimś miejscu coś podkreślić, zrobić fajny smaczek, a jednocześnie, aby nie stać się nużącymi lub co gorsza, bełkotliwymi. Jeśli chodzi o to narzędzie, to lepiej z niego nie korzystać, niż korzystać nieumiejętnie. A więc funkcje, narzędzia i poetyka. Będziemy się do tego odwoływać w innych filmikach naszej nitki opisowej,
ale też warto się za każdym razem nad tym zastanowić, kiedy mamy do czynienia z jakimś opisem, zwłaszcza nieinteraktywnym, jak na przykład opis wejściówki na sesję, czy opis naszego bohatera, o tym, jak tego użyć, aby osiągnąć ten efekt, na którym nam zależy. Czyli jakich użyć narzędzi, jaki chcemy zbudować klimat, jakie wywołać emocje, ewentualnie z jakiej skorzystać metafory, czy jakie ciekawe wpleść słowa. Serdecznie polecam, by spróbować tego na sesji i powiedzieć nam, jaki to dało efekt.